Woda nie dopisuje. I cześć. I niech tak będzie. Czasem musi popadać. W końcu mamy jesień. Na kanale jest playlista nowa. Nazywa się Najciekawsze Filmy. Są tu takie filmy jak Przepyszna Yerba Mate. Boli mnie głowa, więc pójdę na spacer. I tak jest 10:46, no to tak 10 minut spaceru. Wracam, jeszcze 10 minut sobie muszę przećwiczyć matematykę. No, więc widzimy się w terenie. No, już mi lepiej. Zaczęło tylko wyjść. A fajnie, bo jest tak wilgotno, tylko pada trochę. Ale to nie szkodzi. Taki deszcz to nie deszcz. W sumie lubię, jak jest mokro, bo fajne są kałuże. Dzisiaj będzie dosyć ciężki dzień, ale za to jutro jest spoko. Kurde, liście spadają. Ładny widok, chociaż w Polsce nie jest ładna jesień. Może za ciemno to trochę było. Na drzewo bym wracał, ale nie ma czasu na takie zabawy. Jabłko spadło, ale się jabłek nie chce. Mogę wziąć na później, do szkoły, ale ja mam swoją jabłonkę. Z tym nie ma problemu, ale kabel wisi. Lol. Dobra. Trzeba się zmywać. Ale nie zrobiłem przejścia. Czasem trzeba w późniejszej fazie trochę połączyć takich klipów i wyjdzie. Akurat pada bateria, więc widzimy się w garażu. Wisi. Jeszcze coś jest z tej yerby? Dobre. Nie trzeba. Dobra, się muszę jeszcze pouczyć. Więc może szybki timelapse? Taki szybki fest. Dobra, muszę być. Chyba umiem. Zobaczymy, co się okaże, jak napiszę. Pewnie jak wrócę, trzeba będzie dopalić w piecu jeszcze. Tymczasem jeszcze na takie małe ćwiczonko, może trochę z gumą,
Wczoraj było o gumach na vlogu. Bardzo gumy wam polecam. Wytrzymały test, gdzie wisiałem na nich. One nadal są w dobrej formie. Może są trochę powyginane, ale ja nie czuję różnicy w oporze. Więc teraz ustawię kamerkę. Cyk, cyk, cyk. I będzie timelapse. Nie będę was męczył jakimś filmikiem jak wczoraj. Dokładnym. Tylko odpalę coś fajnego. Nie, nie odpalę nic fajnego. Stawię ostrość jakąś fajną. No i lecę. Start. Kto ma Matero, Palo Santo, to wie, że jeżeli zostawimy susz na dużo godzin, to będzie to drzewo, te święte drzewo, ono wciągnie tę wilgoć, będziemy mieli pleśń, a może nawet nam pęknąć to drewienko. Tu akurat nie ma biedy, bo jest metalowe ten okucie, ale by nie było, to by pękło, by się wierba wylewała. Więc to trzeba dbać, czasami traktować tłuszczem, żeby to tak jakby pielęgnować i tak dalej, żeby to było na lata. Wystarczy na przykład oliwą z oliwek albo jakimś masłem, czymś tłustym takim posmarować, nie? Też warto. Dobra, to wyczyszczę i zbieram się do szkoły. A wam? Dziękuję za wytrwanie do końca. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć, jutro piątek, więc weekend coraz bliżej. Piona.